Dzień dobry, nazywam się Janusz Panisz, a moim gościem jest dziś Bartosz Pizoń z IBM Polska. Cześć Bartku. Cześć Janusz, dzień dobry. Bartku, chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać na temat technik redukcji danych, bo oczywiście wszyscy producenci podnoszą pojemności dysków. Mamy coraz większe wymagania od strony środowisk klientów. Zapotrzebowanie na przestrzeń rośnie wykładniczo i wydaje się, że samo zwiększenie rozmiaru dysków to za mało, więc te techniki redukcji danych wygląda na to, że są nieodzowne. Opowiedz proszę, jakie mamy w portfolio IBM-a dostępne techniki redukcji danych i czego możemy się po nich spodziewać? Tak, właśnie warto podnieść ten element, którego klienci właściwie już są przyzwyczajeni, można powiedzieć, czyli jak z fizycznego terabajta dane, które otrzymujemy z fizycznej przestrzeni na dane, które otrzymujemy w macierzy, uzyskać jak najwięcej. No tak trochę przeczy logice, no bo jednak musimy zagwarantować, że mamy jakąś przestrzeń i chcemy jak najwięcej danych na nie upchnąć. No i tutaj właśnie wchodzą metody redukcji danych. Zaczynając od tak zwanej nadalokacji, thin provisioning, czyli właściwie najprostszej możliwej redukcji danych, przez kompresję danych, kończąc na chyba najbardziej aktualnym teraz kompresja i deduplikacja danych, który jest bardzo ważnym elementem. Wielu rynkowych vendorów posiada już te wszystkie wymienione przeze mnie metody redukcji danych i realizują to w różny sposób. Niektórzy software'owo, niektórzy hardware'owo, zazwyczaj jest to w jakiś mieszany sposób rozwiązywane. Niemniej faktycznie te trzy elementy cały czas pojawiają się w wymaganiach naszych klientów. Okej, wspomniałeś, że można realizować techniki redukcji danych albo programowo, albo sprzętowo. Opowiedz dokładnie, jak to wygląda w IBM i oczywiście jak to wpływa na wydajność, no bo na pewno techniki redukcji sprzętowe będą wydajniejsze niż te programowe. Dokładnie. Wcześniej mieliśmy dedykowany układ intelowy na każdej macierzy, ale teraz poszliśmy, można powiedzieć, krok dalej. W przypadku posiadania macierzy All Flash NVMe, czyli zaczynając tutaj już dosyć takiego rozwiązania Entry, czyli dosyć ekonomicznego, 5200 oparte o Flash Core moduły, na każdym z Flash Core modułów, czyli można powiedzieć na każdym module dyskowym, posiadamy moduł FPGA, który odpowiada bezpośrednio za hardware'ową kompresję. Dzięki temu uzyskujemy kompresję w locie, tak zwaną inline'ową kompresję, która w żadnym stopniu nie wpływa na wydajność. Czyli otrzymujemy kompresję 2, może nawet więcej, oczywiście w zależności od danych, do jednego, a także mamy dodatkową możliwość programowego włączenia, dodatkowej jeszcze kompresji, a także deduplikacji. Okej, okay, no właśnie o to chciałem zapytać, bo od pewnej wersji oprogramowania Spectrum Virtualize mamy dostępną kompresję i deduplikacji z poziomu oprogramowania bez użycia specjalnych modułów FCM. Jak to zaimplementować i faktycznie gdzie to z tych technik korzystać, skoro macierz nie będzie miała na pokładzie dysków modułów FCM? Tutaj musimy też trochę mierzyć siły na zamiary, bo jeśli potrzebujemy wysokiego stopnia redukcji danych, to prawdopodobnie musimy rozumieć, że nie dostaniemy tak niskich czasów odpowiedzi, jeśli coś realizujemy software'owo, no to musimy rozumieć, że narzut, jaki pewna część oprogramowania wrzuca na nasz sprzęt, no, pozwoli, zaangażuje część naszego sprzętu na realizację metod redukcji danych, czyli powiedzmy tę deduplikację realizowaną software'owo. To jest oczywiste, fizyki oczywiście nie oszukamy. W jakiś sposób musimy to obsłużyć. I właśnie o to też chciałem zapytać, jaki wpływ ma stosowanie technik redukcji na czasy odpowiedzi, na wydajność generalnie, bo w przypadku technik zaszytych w oprogramowaniu to mamy do czynienia z zapisem na nowe wolne miejsce, więc im dłużej eksploatujemy macierz, która ma wolumeny kompresowane i deduplikowane, to praktycznie rzecz biorąc należałoby się spodziewać, że jej wydajność będzie coraz niższa. Tak, że wydajność będzie spadać. I to jest trend, który także obserwujemy, można powiedzieć, na całym rynku. Czyli w funkcji czasu i funkcji zapełnienia naszej macierzy, powyżej powiedzmy 80%, no spodziewamy się troszeczkę niższych czasów odpowiedzi. Dlatego też musimy oczywiście kontrolować napływ naszych danych i wolumeny danych,
aby nie dojść do momentu, gdzie mamy 95% zajętości macierzy przy włączonych redukcjach danych. Tam także występują takie procesy, na przykład garbage collection, czyli musimy czyścić te wolne miejsca na naszych komórkach flashowych. To wymaga dodatkowej przestrzeni, która jest także we flash core modułach zaszyta, niewidoczna dla klienta, czyli niewidoczna taka przestrzeń, która jest realizowana w flash core modułach. Jednak musimy być ostrożni, jeśli chodzi o podkorek, zapełnianie naszych macierzy, aby po prostu nie dojść do momentu, gdzie nasza macierz się całkowicie zwolni, znaczy zwolni się wydajność naszej macierzy i zaczniemy otrzymywać bardzo wysokie czasy odpowiedzi. Okej, w takim razie no, mamy kilka zmiennych, które musimy uwzględnić projektując rozwiązanie. W takim razie jakie IBM daje nam narzędzia, które wspomagają ten proces decyzyjny i proces projektowania takiej macierzy dla klienta końcowego? To są dwa narzędzia. Pierwsze narzędzie służy do mierzenia uzysku z kompresji danych i to narzędzie nazywa się Compressimator. Stosujemy je zazwyczaj, jeśli chcemy właśnie zagwarantować, kiedy zaoferować klientowi macierz wyposażoną we flash core moduły, które posiadają budowaną kompresję. W przypadku możliwości włączenia tak zwanej puli, data reduction pool, czyli takiej, która posiada wszystkie elementy redukcji danych, szczególnie deduplikacje, bo to także jest dosyć taki gorący temat na rynku. A jesteśmy w stanie mierzyć też poziom, spodziewany poziom deduplikacji? Tak, dzięki narzędziu, które nazywa się Data Reduction Tool, Estimator Tool, jesteśmy w stanie zmierzyć poziom kompresji, poziom deduplikacji, oczywiście tych dwóch parametrów osobno, a także łączny poziom deduplikacji i kompresji, czyli ile maksymalnie jesteśmy w stanie zredukować nasze dane. Okej, a no to w takim razie zapytam Cię, czy IBM daje jakąś gwarancję redukcji, no, gwarancję kompresji tak naprawdę, bo co do duplikacji, no to też wszystko zależy od tego i na chociażby ile kopii danych jest składowanych na naszej macierzy. Dokładnie. Ale w stosunku do kompresji, czy IBM daje jakąś gwarancję i niezależnie od tego poziomu, który gwarantuje, to czy jakie są Twoje doświadczenia i po prostu z wdrożeń klientów, jak to wygląda? Przed daniem jakichkolwiek gwarancji i powiedzeniem, drogi kliencie, na ulotce jest na przykład 5, 10 do 1, zmierz sobie najpierw poziom kompresji danych, bezpośrednio na swoich systemach produkcyjnych lub tych, pod których chcesz kupić macierz, zmierz sobie za pomocą kompresimatora ten wynik, który będzie podany, nawet z lekkim, on tam troszeczkę obniża, można powiedzieć, wynik, więc mamy pewien zapas, zostanie zagwarantowany przez IBM. Mamy także gwarancję na kompresję na poziomie około 50%, lecz są pewne wykluczenia, na przykład oczywiście Nie jesteśmy w stanie kompresować danych, które są zaszyfrowane. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, prawda? Tak samo takich danych, które się po prostu źle kompresują, na przykład zdjęć. Wcześniej skompresowanych. Wcześniej skompresowanych, dokładnie. Także zdarzają się takie przypadki, kiedy właśnie mierzymy dane, klient się dziwi, dlaczego się źle kompresuje, no później patrzymy pliki zip, prawda? Lub pliki zaszyfrowane, które, no po prostu, które źle się... Okej, czyli te 50% to mamy praktycznie gwarantowane pod warunkiem, że nie są to pliki z listy wykluczeń, dokładnie, czyli zaszyfrowane, skompresowane lub pliki wideo. Mhm. A co jeśli chodzi o Twoje doświadczenia praktyczne z wdrożeń? Jak to faktycznie się później przedstawia w życiu? Z praktycznych wdrożeń to na samym początku klienci na pewno są zdziwieni, że dostają tak duże uzyski z samej kompresji, ponieważ kiedy zainicjalizujemy macierz, wejdziemy sobie w interfejs graficzny, no pojawia nam się takie okienko, gdzie widzimy właśnie poziom, konkretny poziom kompresji. Czasem on wynosi nawet 9 do 1, lecz w miarę zapełnienia się danymi ten poziom kompresji zazwyczaj spada. No bo oczywiście wrzucamy jakieś różnorodne dane, jednak z takiego praktycznego punktu widzenia najlepiej kompresują się bazy danych. I tutaj widzimy uzysk nawet około 80%, nawet powyżej 80%, więc naprawdę dzięki zastosowaniu flash core modułów i użyciu samej kompresji jesteśmy w stanie zaoszczędzić bardzo wiele miejsca. I to jest bardzo ważne z tego powodu nawet, że nie jesteśmy w stanie tej kompresji na flash core modułach wyłączyć. Ona jest, można powiedzieć, by design, czyli tak zostały stworzone flash core moduły, aby domyślnie kompresowały dane
bezstratnie. Mam na myśli bezstratnie nie tylko jako sposób kompresowania, ale też bezstratnie, jeśli chodzi o bez negatywnego wpływu na wydajność. Super. Bardzo Ci dziękuję, Bartku, za wyczerpującą informację. Dziękuję również, Janusz.